superwizorem podczas dzisiejszej Filharmonia Podlaska, wyjątkowe miejsce, gdzie spotykają się dziś różne kultury. My zapraszamy na boks. Będzie się działo, przed nami główna część gali Knockout Boxing Night 28. Witają Państwa. Albert Sosnowski i Kacper Bartosiak. No, dla nas te emocje już trwają, bo za nami cztery walki karty internetowej. Była tam jedna sensacja, znakomity pojedynek do oglądania Mateusza Tryca z Petro Lakockim i sensacyjne zakończenie, druga porażka z rzędu polskiego zawodnika. Teraz zobaczymy w akcji Rafała Wołczeckiego, jednego z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia. 8 wygranych walk do tej pory, 5 nokautów i trzecia walka zakontraktowana na 8 rund, ale coś nam mówi, że może tych 8 rund nie potrwać. Ring wolny, runda pierwsza. Widzieliśmy Rafała Wołczeckiego całkiem niedawno, w styczniu znokautował doświadczonego Julio już w pierwszej rundzie, więc tutaj warto uważać od pierwszych sekund tego pojedynku. Tamten nokaut zresztą mógł się kojarzyć z nokautami, które ma na koncie Krzysztof Diablo Włodarczyk, taki króciutki lewy sierpowy po wyjściu z klinczu. Piękne, efektowne zakończenie, liczymy dzisiaj na coś podobnego. Wierzymy w to, że Rafał Wołczecki będzie głodny w boksu, bo naprawdę ta pierwsza runda z Joelem Julio była dużą niespodzianką. Wiedzieliśmy, że Rafała stać na wygranie, ale ten, tak jak wspomniałeś, ten lewy sierpowy był naprawdę mistrzowskiej klasy i tutaj chce pokazać na pewno więcej, ale też jakby tak pokazać swoją pozycję, że potrafi się bronić, potrafi wygrywać, że jest gotowy na to, żeby ten szczebel rywali wszedł do góry. No i od początku to co Rafał Wołczecki bardzo lubi, ale teraz tam potężny prawy, widać, że skrzynić teraz prawy sierpowy na górę. Przyspieszył, znakomity taki zryw, to właśnie takie usypianie pomalutku tej pierwszej starciu Wołczeckiego i znakomite przyspieszenie. Znowu ten szuka tego mocnego prawego, bo widział ten grymas twarzy Pawła Albrechta. No już Czech trochę zdesperowany, ten klincz nie wyglądał najlepiej. No patrząc na bilans, 16 zwycięstw, 20 porażek, ale te zwycięstwa, tam jest tylko jedna wygrana z zawodnikiem z dodatnim rekordem, więc tutaj ciężko się spodziewać, żeby to był wymagający przeciwnik dla tak dobrze rozwijającego się zawodnika jak Rafał Wołczecki. Ale stracił lewy prawy na gardę! Na pewno wolny do siebie, ale potężny mu ten prawy, ten zryw, te przyspieszenie, uderzenie z pełnego skrętu. Proszę zwrócić uwagę na powtórce, patrzymy co zrobił ten prawy na gardę, Josh. Posłał na deski przez gardę. Niesamowite te przyspieszenie, widać, że jest naprawdę świetnie przygotowany. Głodne walki. Skupiony też na obronie, spokojny, on 8 rund, nie boi się podejmować tych wyzwań na tych długich dystansach i tutaj myślę, że to walko potwierdzi, że jest gotowy na duże walki. A i znowu teraz znakomicie, ale to było piękne, dotknął ziemi, powinno być niszczenie. Był tam cios na dół. Nie bardzo wiadomo, o co ma pretensje Czech, bo oczywiście cios był. No ruszył z szaloną serią, ale się odsłonił, został skontrowany i padł na deski. Tutaj ciężko było o inny scenariusz. Albrecht liczony po raz kolejny, trzeci raz. Chyba znowu nie był to nawet do końca czysty cios, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest po prostu deklasacja, no dysproporcja, jeśli chodzi o talent, umiejętności. Ręcznik już gotowy w narożniku, więc zobaczymy, ale jeszcze się wstrzymali opiekunowie Czecha. Może to trwa do końca pierwszej rundy. To jest ten timing, że on źle stoi na nogach, a te ciosy są bite z pełnym impetem, z taką siłą. Nie odpycha tych ciosów, że są w stanie wyrwać się z przysłowiowych z butów zawodnika Czech, który padł na deski nie po ciosach czystych, wręcz na gardę. Trzy razy liczony w pierwszej rundzie. No, zmierza to w jedną stronę, nie oszukujmy się. Rafał Wołczecki naprawdę wygląda imponująco od pierwszej rundy, ale to też jest kwestia tła. No, tutaj mówimy akurat o przeciwniku, który jest zawodnikiem mocno ograniczonym i ostatnio przegrywa przed czasem. Ostatnich 5 porażek to są po prostu już czasówki, a to jest raczej droga w jedną stronę. Chociaż w tym roku akurat Albrecht jest jeszcze zawodnikiem niepokonanym. Widzimy, widzimy teraz powtórki tych knockdownów. Mieliśmy ich aż 3. No i nawet jeśli to nie są czyste ciosy, to po prostu robią wrażenie. I Albrecht, no, to jest ten moment, o którym miał największe pretensje, ale nie bardzo wiadomo, o co zdziwiony Rafał Wołczecki taką reakcją przeciwnika. No i zobaczymy, bo wszystko wskazuje na to, że ta walka w drugiej rundzie się może już skończyć.
No i naprawdę świetna współpraca z trenerem Wrońskim, Rafał Wołczewskiego. Tutaj też rozumieją się praktycznie bez słów. Ten plan taktyczny od początku jest realizowany. No szczególnie te przyspieszenia, to wstrzelenie się z dyspozycją, że naprawdę jest świeży, jest szybki. Dobrze się broni. Naprawdę w samych superlatywach można się wypowiadać o tym, co na razie pokazał w tym pierwszym starcie Rafał Wołczewski. No ale, ale jest ambitny Czech. To ważne, że też chce postawić się, spróbować, ale tutaj myślę, teraz może być to szybko zakończyć się ciężkim nokautem. Lewy, kolejny lewy. Widać, że te lewe są naprawdę soczyste, na pełną długość, z takim impetem i tej. No i te, podobają mi się te momenty, kiedy Rafał Wołczewski próbuje od razu z gardła uderzyć, przyjąć atak Albrechta i od razu samemu wejść ze swoją akcją, bez takiego momentu przestoju. To jest bardzo duża umiejętność i bardzo ceniona. A tak jak teraz, to właśnie powiedział mi to, przyjął na blok, na tą samą rękę i z tej samej ręki odpowiedział lewym sierpowym. Ale to było piękne, naprawdę wielkie brawa. Akcja najwyższych lotów, jeśli chodzi o technikę. Po prostu świetnie bawi się w ringu Rafał Wołczewski. To widzimy od samego początku. No, odpowiada w cios i wie, że trafi bardzo często. Teraz akurat się nie udało, ale już powoli Czech ma dosyć. Szybko się podnosi, chcę pokazać, ale to jest... Jeszcze będzie coraz większa demolka, ale ten knockout naprawdę będziemy się nim zachwycać, bo to było zrobione wyśmienity, najwyższy poziom techniczny. Na knockout jeszcze czekamy, to był czwarty knockdown. Przepraszam. Pięć, ale może być jeszcze czwarty knockdown. Tak może jest. Być jeszcze kilka tak naprawdę. Znowu szuka tego właśnie po bloku. Tej prawej ręki kolejny sierpowy. Blisko jest już. I, ale znakomicie kolejny raz. Pod prawy łokieć na wątrobę. Zmianę płaszczyzny uderzeń. No, w wielkim stylu na... Ale tak zaczęliśmy średniego zawodnika, zgadzał się Rafał Wołczewski i o to chodziło. Tutaj potwierdza swoją klasę, gotowość na naprawdę trudnych rywali. Aż było słychać, jak jęknął po prostu Paweł Albrecht i miał dosyć te ciosy na dół. No to jest coś, co pokazuje właściwie od początku zawodowej kariery Rafał Wołczewski. Miał już takie zwycięstwa właśnie po ciosach na korpus. Ten lewy zapracował tutaj jak trzeba. Mieliśmy trzy knockdowny w pierwszej rundzie, dwa knockdowny w drugiej. No i przerwanie właściwie na stojąco, no ale miał dosyć po prostu Albrecht i to była jedyna słuszna decyzja w tym wypadku. No i tak, czegoś dowiedzieliśmy się, czego nie wiedzieliśmy o Rafale Wołczewskim. Raczej nie, no więc ta walka, trzeba ją traktować w kategoriach pojedynku na podtrzymanie aktywności, ale wiemy to na pewno, Rafał jest gotowy na dużo więcej. A to było piękne, naprawdę. Proszę zwrócić uwagę, prawy taki bity chaotycznie, blok na lewą rękę i od razu odpowiedź lewym sierpowym po bloku na lewą rękę. Oto, ale to było zrobione, naprawdę klasa mistrzowska. To też tak trochę w stylu Diablo. I tutaj ten lewy pod prawy łokieć. Nie zwróciłeś uwagi później, bo ja widziałem, pytał się od razu Albrecht swojego sekundanta, ile zostało do końca rundy i sekundant odpowiedział mu 30 sekund, więc to było takie troszkę to dziwne, że chyba chciał przetrzymać do końca pierwszego starcia. Ale to już nie miało znaczenia, bo przerwanie było chyba wcześniej, oczywiście, więc tak, nawet jakby śmieszna sytuacja tak. Zauważona tutaj z perspektywy stanowiska komentatorskiego. Tak, mówiłem o tym, że Albrecht w tym roku jest niepokonany, wygrał w styczniu z debiutantem, a w kwietniu z zawodnikiem o bilansie 0-2. No i tak ten rekord był zbudowany, nie ma się co oszukiwać. Widzieliśmy tutaj, jakiej jakości był to pięściarz. No, Rafał Wołczewski jest po prostu gotowy na zawodników dużo lepszych i mamy wrażenie, mamy pewność właściwie, że ta poprzeczka powinna pójść w górę już całkiem niedługo. Bardzo nas to cieszy, bo jest ta kategoria średnia coraz mocniejsza. Szanowni Państwo, czas ogłosić to, co przed chwilą widzieliśmy. Sędzia ringowy Arkadiusz Małek przerywa tę walkę w drugiej minucie i siódmej sekundzie rundy drugiej. Walkę, którą przez TKO wygrywa Rafał Wołczewski! Rafał Wołczewski dopisuje dziewiąte zwycięstwo, szóste przed czasem, a my zaraz posłuchamy, co mam do powiedzenia.